Yo, siemanko, z tej strony Pakizu i dzisiaj gramy w FIFA 20. Dzisiaj gramy z Natalkizu, czyli moją siostrą. Erwina. Dobra, i dzisiaj zagramy razem drafta i będzie mi wybierała karty. Będziesz mi wybierała karty? Tak. To jaką bierzemy pozycję? Tą. Którą? Tą. Tą czy tą? Ta. Nie. Kryształa bierzemy, czy nie? Chcesz kryształa, czy to? To? Chcesz to? Dobra. Tak. To bierzemy 4-3-3. Pierwsza karta. To będzie nasz kapitan. Messi! Biorę Messi. Dobra. Teraz napastnik. Na Mbappé! Biorę Mbappé. Dobra, ale wybieraj kogo chcesz, nie tylko tych, co mówię. Teraz lewy skrzydłowy. Dwie legendy, Messi i Barners. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A może Besta? Dobra, Besta. Ale czekaj. Dobra, Best jest lepszy. I bez grań, więc teraz środkowy pomocnik. Okej. Okay. I nie ma zbyt dobrych, Fernandes. Biorę Fernandes. Tego? Tak. Dobrze wymarł. Fernandes, no dobra. Jak tego wybierasz? Ale dobrze mówi. Dobrze powiedziałam, Fernandes. No może być. Nie, nie wiem. Fernandes, nie wiem jak to się mówi. Brawo! Mbappé. Znaczy Kante. Mbappé, czekaj. Nie, to bierę Kante. Kante bierzesz, a tu są śpedeki. A, dobra, bo to są śpedeki. Brano. Sergio Busquets. Mendy. Jak dużo dobrych kart. Jakoś Philips może? Tak ubiorę. Tego? Dobra. W sumie ma zgranie z George'em Bessem. A nie! Bo Best jest z jakiegoś innego kraju, nie wiem. A jakbym wziął tu, to plus jeden z grania. No, a teraz bramkarz. Okej. Okay. I kogo tu wybierasz? Nie ma zbyt dobrych szmajchów. Areola. Areola? Dobra. Areola. Teraz środkowy obrońca. Kabak. O, Varan by się zgrywał. Kabak czy Varan? Kabak. Kabak, dobra. Myślę, że on nie ma z nikim zagrania. Pikę. No nie, Pikę by miał zgranie z tym. Dobra. O, dobra, jest Thiago Silva, jest Bonucci i Pikę. I jakiś tam dwóch. I Pepe. No to którego wybierasz? Bonucci. Bonucciego? Bonucciego. Dobra. Kurde. Trochę będzie jednak trudno. Dobra, jakiego teraz? Egolion. Okej. Okay. Mam go w składzie, on jest dobry nawet. Jak na normalny skład. Ja. Którego wybierasz? Gazola. Co? Gazola. Dobra, teraz bramka. Ale my to... Nawasa weź. Okej. Okay, no. Nie, czekaj. Ter Stegen jest, dobra. Neuer albo Ter Stegen. Albo kogo chcesz, ale to jest najlepszy. Pawlenek? Pawlenka chcesz? Na pewno? No dobra. O, plus 3 zgrania. Dobra. Teraz obrońca. O, Jordi, nie, my to tak... Przecież to by się łączyło z Piqué. Dobra, no to którym? No powiem, po prostu powiedz, który numerek, od 1 do 5. Od 1? No, od 1. 4. 4? Munoz? Mhm. Dobra, przynajmniej mamy lepsze OPO. Gazola tam zostanie.
Jurci, Berci. Pepe biorę. Pepe? Na Pepe. Pewno? Na pewno. A może Jurci, Burci? No nie, no dobra. Da się coś tu zgrać. Gol! Ale Pepe jest lepszy. No to teraz kogo wybierasz? Marusik. Marusik. Marusić. A Marusić. No, humendes. Trzy. Trzy? Trzy. A może cztery? Nie, trzy. Czekaj, bo to się nie skrywa. Coś czuję, że ten skład będzie trochę szalony. Szaloch. Cztery. Tego? Ribery? Tak. Mbappé ma tylko lepsze tempo, no to bierzemy tego. No nic, nasz skład będzie szalony. Jest dwa. Jak myślisz, jak ten skład nam wyjdzie? Nie wiem. Może Elży Messiego. Ale na pewno ten skład będzie bardzo śmieszny i szalony. O, pięć. Na serio tego? Mhm. A to coś PO. A można zmienić? Czekaj, nie, nie można już zmieniać. Zaczekaj. Jakbym Messiego teraz wziął? 62. To sobie wybraliśmy. O, nawet dobrze jest. Super. Tylko nie ma Kante ani Liberiego. A nie, tutaj można Kante. A Ribery? To nie wiem. A Ribery? To też nie wiem. Zobaczymy później. No właśnie. Dobra, to kogo wybierasz? Jest Handanović, Alaba, Kimmich, Javi Martinez, Dzeko. Cztery. Alaba? Alaba. Dobra. Ten odcinek będzie bardzo szalony pewnie, prawda? No, na pewno. Ale zagramy razem meczek, prawda? No, nie wiem. Nie, dobra, to się nie włączy. Muszę jakiegoś LO. Ale LO chyba nigdy nie trafimy. Salah! Gdzie Salah? Tutaj. Dobra, to trójkę biorę. Salaha? No. A co mam wziąć jak Salah? Nie wiem. Trójka. To? Trójka. Chciałam trójkę. Sorry. No ale tak się złożyło. No, była lepsza karta. No już, spokojnie. I pamiętajcie, na odcinkach nigdy nie piszcie Patrykowi komentarzy, ani mu nie ufajcie, bo jest bardzo zły. Teraz zamiast trójki to dał mi piątkę. Spokojnie. Jakie spokojnie, już się nie da zmienić. Nie, to nieważne. To nieważne. No tak. Masz mnie i słuchać. No dobra, to wybieraj. O, Garcicia. Legenda. Garcicia. Dobra. Plus trzy. To prawie. A jak myślicie, czy ten odcinek będzie bardzo śmieszny, czy raczej szalony? Napiszcie w komentarzach. Dobra, to Mbappé zmienimy za Messiego, bo Messi daje mi się lepszy. No. No i ostatnia nasza karta. Ooo! Trójka! Gattuso! Patuso, Gattuso! Dobra. Teraz to trzeba jakoś poukładać trzeba. Ale połączyć też chyba trzeba, prawda?
Znaczy połączone już niby nie jest. Tylko chyba nie mamy żadnego dobrego SP. No to może... Ogólnie to nie jest jakaś zbyt dobry skład. Ale będzie szalony. Jest nawet. Dobra, to wybieram już trenera. Czekaj chwilę. Trzeba tu poustawiać. Dobra, no to... Abraham, to nas tutaj ustawiamy. O, o, jest git. Trzy legendy, nawet git. Tylko wydaje mi się coś, że mamy najsłabszą obronę. Czyli tego Marlenka? Tabaka, a Marlenka? Nie, czekaj, gdzie Marlenka? No... No Marlenka jest na tej obronie. Nie ma żadnej Marlenki. No to jak on się nazywa? Pawlenka. Marlenka, no. No Marlenka to nie ma. Dobra, to dostanę. Czekaj. Tutaj to chyba trzeba samemu wybrać. Myślę, że te, że 5. Czekaj. Ten to nam nic nie da, to weźmy tego. Okay. Bo ten nam da najwięcej szumy. Dobra, podsumowanie draftu. No, mówiłem, obrońców mają tak słabych. 76. Ech, no nic, tak się wybrało. No dobra, to zagramy teraz jeden meczyk. W kolejnym będzie kolejny. W kolejnym kolejny. Aż do ostatniego. Aż do 100 odcinków, albo nawet 1000. Nie, no tam są 4 czy 5 meczów, Natalka, spokojnie. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy lubicie FIFA, czy wolicie inne gry. Co? Dobra, to możecie tak pisać. Patrzcie, jaka koska, mówię, żdżamy. Nie. Cyk. Teraz mu koska. No co jest? Kto to w ogóle jest? To jest Edwagi Jogo. To jest Edwagi Gogo. No, dobra. Pomijamy. Żaden Edwagi Gogo. Który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Oto jak dziś zagrają gospodarze. Kabak. System 4-3-3. Nie, kabaczek. Zróbka kabanowska z kabaka. No co? Przecież kabak to podobny słowo do kabanos. No dobra. Dobra, to tak jak mówiłem, musimy zmienić zamysł jego. Kogo chyba jeszcze mieliśmy zmienić? Dobra, za Philipsa. Philips. Dobra. A wiecie, że zamiast Philips jest Philips? Dobra. A Kantę mieliśmy chyba dać za Philipsa. Kantę? Okej. A nie, jednak nie. Bo Kantę po prostu nie. Aha. Bo jest słabszy. No i gramy. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Ale jeszcze jest coś niebezpieczne.
A myślę, że Kante to noob? No nie taki noob. Jok, strzelił! Skuteczna parada bramkarza. Był na postępie. Toki strzał, alaby kolejny. Nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę sam. Wiecie, 1000 łapek do góry. Nie no, 1000 to nie. No ale to jest dla mnie zadanie. Nie dadzą rady. Dadzą rady. O, Gibbon daje... No ale Gibbon, no, on ma 60 tysięcy. A na przykład on mówi... No dobra, nieważne. Nie jestem tak dużym kanałem jak Gibbon. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Patrzcie, i cyk. Uuu, ale gol. A wiecie widzowie, FIFA to jest najlepsza gra na świecie. Dobrze, teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Ale szybki. Musimy wygrać ten mecz, prawda? Jesteśmy najlepszym składem i trochę szalonym, ale na pewno damy radę, prawda? O kurczę, no damy radę. Pawlenka, huk, szyk, szy... Pawlenka to jest lęka. Pawlenka to jest lęka. Karmesi, 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 karmesi. Dobra. Garincha, garincha, grincha, grincha. Obligues. Świetnie urwał się teraz obrońcy. Kabunus, kabunus. Kabaka lala. Kabakak. Kabak. 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 Cyk. Kabacakak. Cyk. 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 No i Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, gol, gol, gol. Nie. Dobra. Teraz trzeba full tryhard. Wow, ale się zalił. Musisz wygrać ten mecz. Ja przejął. Cyk. Cyk. O nie. Philips, Philips. Bez. Bez jest kontuzjowany? Nie no. Bez. Czekajcie, bez ma Laura plasterek, to nic mu się nie stało. Ostatnio grałem sobie mecz i mój zespoł miał jakiś plasterek i potem już nagle nie miał. No. Oni sobie dają plasterki. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. No możesz. No możesz. A wiecie, że jak Patryk kiedyś grał w FIFA, to miał przeciwnika, który miał taki znaczek kotka? Nie wiem, kto to zrobił, ale to było trochę lol i śmieszne. Karamesi, 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 karamesi. An gol, 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 gol. Kogo bardziej lubicie? Piszcie w komentarzach, czy taki zaczyna tam fizu. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Nie tak, że moja siostra specjalnie mnie sponsoruje, żeby były tylko dla zasięgów, ale... Ale to jest dobry plan. Mam nadzieję, że... Nie! Że mój brat będzie milionerem przez zarabianie w YouTubie. Mam rację? Ale co? Że jeszcze raz nie usłyszałem. No nie, raczej nie będę. Może za 50 lat. Za 50 lat nie. Za 50 lat będę miał 50 tysięcy subów. Jaki ale show. Wtedy będziesz miał... Zginiesz. Wtedy nie zginę jeszcze. Leandro Paredes.
Karamesik. Dobrze zablokował. Nie dają Messiemu strzelić gola. Stąd stworzyć zagrożenie. Munoz. W stronę bramki. Muno! W tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Gatunko. Alabasz. Deligon. Kabaczek. Co teraz? Alaba. Erigo. Gatusko. Rzuca na środek. Pawlenka. Ale wiesz, że bramkarzem się nie wychodzi poza pole. Pawlenka powinna iść. Jak on idealnie stoi tam, gdzie piłka, no? Magia! To czysta magia! Dobra, nieważne, gramy dalej. Gatusą. Nieważne, tak po prostu Patryk śpiewał, bo lubi Barbie. Jok! Nie, to nie jest mecz z Barbie. To ty mi zaczęłaś to śpiewać. To jest z Barbie magia. To jest Super Wings. Ty to mi tak mówiłaś. Raczy bezkontuzjowany dalej sobie gra. Niestety, strata piłki. Jo, ale poleciało! Ale z poleja strzelił! Nie krzycz tak! Ale trzeba, żeby głośno było! No tylko na razie tak słychać! Philips! Ankara Messi! Bardzo spadłeś, gol! Nie było go. Dobra, pierwsza połowa już za nami. Okej. Okay. Rano to lecimy z drugą. Czy nie? No. Kogo by tu zmienić? Nie wiem, czy tego George'a Bessa zmieniać, ale nie mam nikogo na lewym skrzydłowym. No, ale wiesz, trzeba jakoś grać. Trzeba. Tak, Karamessi. O, ale on jest dobry. To weź jego. Okej. Lepsze zadanie, ale jednak tempo. W salach mają jeden więcej. Dobra. Ribery. Dobra, możemy Makali Tarata. Mararata Sata. Nie możemy, bo bez ma 99 tempa. On jest speedrunnerem. Speedrunnerem. I tak oto tracą piłkę. Ładnie rozwija się ta akcja. Odważna teraz próba strzału z dystansu. No tu bramkarz nie miał wielkich problemów z obroną. Strzał z daleka. Dobra. Philips. O, ale Philips ma sztuczki. Co jest? Ale kto to był? Rywalom, to nie tędy droga, panowie. Dobra. Szybciutko ich robimy 2-0. Może jeszcze jakiś oro wyjdzie. Philips. Paredes, cyk. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Ten, kto nie zna Pakizu, niech wbijajcie na kanał Pakizu i subskrybujcie. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przymierzył metr niżej, no, mógł być groźny. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść. Dobra, Gomez zapadaba. Za zapadaba. Rzecz bez dalej z faulem. Przy piłce Gattuso. Gattuso.
Gattuso, Sandres, Palmiano. Messi. Idź. Był tam faul, ale sędzia puszcza grę. Proszę, nie czerwona. Dobra, nic. Messi jest tak popularny, że pan mu nie da. Sędzia mu nie da. Jak nie będzie łyżał. Nie, jak to bronił. Tak! Co to był za gol? Ale on się teraz cieszy. Co? Kapitalna bramka z rzutu rożnego. Pokazali nam teraz, jak to. Jak on strzelił elegancko. Wykonany korner. Przeciwnicy byli bez. Ja myślałem, że to wypadnie, czy co jeszcze bramkier to obroni. Różnica klasy zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Jakie okno leciało? Piłkę nad poprzeczką, nie ma bramki. To oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Głęboka rzutka, rzut rożny. Końcami palców bramkarz przenosi nad poprzeczką. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. No jak blisko było. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. No chyba nie sądził, że zdobędzie bramkę z tak daleka. Łatwo złapał ten strzał z daleka bramkarz. Może później, już będzie filmik. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Szansa, cyk! Może coś z tego będzie. Co jest tam? Czekajcie, patrzcie. Wtórka. Patrzcie, jakie ofikowa. Cyk, patrzcie ciągle na to, co ma piłkę, nawet jeżeli ten strzeli i takie ofiko. Jak dostał na twarz. Patrzcie. Nie, bo tu nie jest pokazane, dobra. Ale raczej chyba widzieliście. Tak, widzieliście. Na pewno widzieliście, przecież to było łatwe do spojrzenia. I będziemy. Ale wybił. Rzut rożny, który to już z rzędu. Nie wiem, 50. Jaka bomba leciała. Fatalna decyzja. Z tej odległości rozwiązania siłowe rzadko przynoszą pożądany efekt. Zgadza się, że dobra. Nie miał pomysłu. Bez, bez. Takie uderzenie bardziej z desperacji lub frustracji. Ło, no, to było bardziej na siłę niż technicznie. Może pozazdrościł legendom pięknych bramek z kilkudziesięciu metrów, ale o tym uderzeniu na pewno. No przecież on jest legendą. Messi. Strata i przypił te rywale. Ale leciało. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna. Czy, o nie. Jak to nie był gol? Ja tu ciągle strzelam. A tu prawie nic nie wpadło. Trzy gole na nie wiem, na 10 strzałów. Philips. Philips ma faula? Rodriguez. Rodriguez. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Pardes, Pardes. Philips. Jak? Ależ elegancka interwencja bramkarska. Nie mogę. Neutralizująca zagrożenie. Philips to jest jakiś koks. Najlepszy. Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. No i piłka niestety dobra. Leci wysoko nad bramką. Leci piłka. Cyk. Jakby coś, to jest mój brat. Cyk. No czemu to nie siada? Mam teraz filmik. Nie udało się wyjaśnić sytuacji. Z tego wciąż coś może być. Zablokowany strzał. Philips. Philips, proszę.
A, chciałem go przelogować. Ja wiem nawet co chciałem zrobić. Może następnym razem będzie lepiej. Do you remember? Mnie nie wierzę. Cyk. Gattuso. Nie no. Ale George Best, cyk, cyk, cyk. Messi. Ajajajaj. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Wybieramy presję. Jeszcze 9 do końca. No nie, to była fatalna. Boże, ja strzelam z tak daleka. I mi się dziwię, czemu nie ma goli. A to on wiem, czemu nie ma. Bo tak dziwnie strzelił. Wiesz, Kiewski że wygra. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność. Ten mecz musi być niezapomniany, prawda? Już ten mecz jest niezapomniany, bo coś się dzieje. Może nie każdy. No właśnie. Dobra, Mkiera. Odebrał mu piłkę w ważnym... Pawlenko, dawaj. Izzy Pawlenka. Izzy Pawlenka. Myślę, że dla obu drużyn to spotkanie mogłoby się już zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Jednostronny przebieg. No. No nie wiem, co sobie myślał, decydując się na taki strzał z tak daleka. Dobra. Może pozazdrościł legendą kilku pięknych bramek z kilkudziesięciu metrów, ale o tym uderzeniu na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. No nie, no będzie się uczył, nie będzie. Halo, przecież to od... Interwencja z faulem może poskutkować żółtą kartką. Messi. Na razie nie wstawimy Ribery'ego. I tak dwie minuty, czy tam pięć, to się nie opłaca. Leo Messi. Proszę, Patryk, wygraj ten mecz, nawet też nie wygrał. Nie no, wygram. Wywalczyli kolejny rzut rożny. A i słabe wyciągnięcie. Gol! Dobra. Bija. I cyk. No nie, jak on do niego padał? Przecież to do mnie leciał. Jak? Przecież to nie była linia. Ma wolne pole. No, zdecyduje się na centrę. Przywilej korzyści. No i czekamy teraz na dobre dośrodkowanie. Dośrodkowanie przejęte przez obrońców. Nic z tego nie wyszło. Arbiter, kończy mecz. Macie godzinę czasu. No kończy. Patryk, nie będzie miejsca na komputerze na to wszystko. I to już będzie tyle w tym odcinku. To pa, pa. Pa, pa.